Witam nas wszystkich bardzo serdecznie. O kurde, ale się pojawił akurat sam raz na początek odcinka. Mieliśmy połączenie z serwerem i mamy. Ale dobra, zaczynając jeszcze raz od początku. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol. A to, jak widać, Dark Souls 2. No i mimo przeciwności losu udało mi się pokonać ostatnio tego olbrzyma i dostałem od niego klucz, który otwiera większość drzwi w tej lokacji. Między innymi te tutaj na górze. Wcześniej były zamknięte. W ogóle nie wiedziałem, że to jest pomieszczenie, ale dobra. I tutaj była bardzo ważna, bardzo przydatna rzecz, czyli kolejny fragment do butelek Estusa i teraz widzicie, mogę już 3 razy używać. No i do tego jeszcze plus 1. No, ulepszyło się po drodze. Moment, tutaj był ten przedmiot? Nie, to jest po prostu przeciwnik, tak? Czy nie? Tak, przeciwnik, okej, dobra. To szybciutko go wytnijmy. No i tak, no między poprzednim odcinkiem a tym odcinkiem minęło troszeczkę czasu. No, mniej więcej jakieś 3-4 godzinki mojej własnej gry po nocach. Wtedy, kiedy nagrywać nie mogłem. A, i teraz tak, to jest kolejna ciekawa rzecz. Też przedmiot. Tylko momencik, jak tam ładnie się to dostawało? Tu, chyba na gałązkę. Trzeba było wskoczyć. Moment, pokażę, może się uda. Za pierwszym razem, no, come on. Dobra, jestem. A w każdym razie tutaj też kolejny fajny przedmiot do wzięcia, jakby ktoś kiedyś sam grał. No, dobra, no to pokażę wam. Jak to wygląda? No teraz inaczej. W ogóle zauważyliście tą dziurę, której wcześniej nie było. Tu się okazuje, że starczyło, żeby nakierować wybuchającą bombę rzuconą przez tamtego kościotrupa, który był na górze, którego teraz już nie ma, na tą ścianę, no i otworzył się taki całkiem fajny skrót. Już nie trzeba naokoło lecieć tutaj na dół drabinką, później przechodzić koło drzewek itd. itp. No i tak w sumie tamtą lokację, tam w oddali, tam w dole, gdzie był ten turlający kamień, który mnie w jednym z poprzednich odcinków tak bezczelnie zabił. Tam się okazało, że jest wędrowiec, który szkicuje mapę. Jego pasją jest kartografia i chce naszkicować mapę tego całego regionu. No oczywiście, później obiecał, że pojawi się w Majuli z powrotem, no ale nic ciekawego mi nie dał. Oprócz klucza, który otwiera posiadłość w samej Majuli. Tam, gdzie wspominałem, że są zamknięte drzwi, teraz już te drzwi stoją otworem. Ale spokojnie, wszystko po kolei. Najpierw pokażę, co to jest dalej, czego jeszcze nie widzieliście prawdopodobnie. Czyli schodząc tu na dół, do pomieszczenia z pułapką. A tak właściwie, no, no nie wiem, zależy pułapka na kogo. Jeżeli umiejętnie podejść, czyli wejść i wyjść, to wtedy może jakiś przeciwnik się załapie. Ach, no niestety nie w tym wypadku. A w ogóle są jeszcze w środku jacyś? Oj, są! Dobra, to wyciągnijmy ich na dwór. Po kolei, spokojnie, spokojnie. Nie nasza puta. Dobra, jeden. Myślę, że synchronicznie będą teraz walczyli, ale nie. Tam, że jak widzicie, następny. O kurde. Ej! Już wciśnięty miałem blok do oporu. No niestety. Jak już się dostaje ciosy, to ciężko wyciągnąć nagle tarczę i zacząć blokować kolejne. Dobra, ale też stała się rzecz dla mnie ważniejsza niż tamten pokonany boss nawet. Czyli udało mi się wreszcie znaleźć dzwonek, dzięki któremu mogę używać cudów. No ale nawet nie miałem teraz okazji, żeby zaprezentować, bo moje cuda póki co ograniczają się do leczenia i do czegoś, co jest zwane mocą. Czyli taka, powiedzmy, taka fala uderzeniowa wokół postaci, która odrzuca tylko zgromadzonych wokół niego przeciwników, ale nie zadając żadnych obrażeń. No ale podobno, jeżeli to fajnie wykorzystać, na przykład w pobliżu przepaści, no to nawet największego koksa idzie zrzucić. I tym samym pokonać. Dobra, jak to wygląda? No już wam pokazuję. Mam zamiast w lewej ręce... Oj. Albo... No, właśnie. 3 miejsca są, zapomniałem. Tylko czemu przeskakuję do pustego? Nie, to też muszę od razu ustawić. No dobra, i mam też nową broń jeszcze, to przy okazji też mogę pokazać. Miecz 1,5-ręczny. Tylko, że zainwestowałem troszeczkę w siłę i teraz moja postać może się jedną ręką nim posługiwać. No, jest mocarny, ale na duże grupy przeciwników. Z indywidualnymi maszkarami walczymy cały czas tym samym mieczem, który zdobyliśmy od błędnego rycerza. No ale okej, miałem przestawić sobie w ekwipunku. W wyposażeniu. Które zazwyczaj nazywam ekwipunkiem właśnie. No i też widzicie nowy pierścień kamienny, który powoduje tyle, że zmniejsza równowagę przeciwników. Czyli po prostu każdy mój cios wprowadza ich w delikatny zamęt. Nie mogą od razu atakować, ale też mam kilka innych. Na przykład zwiększa szybkość odzyskiwania energii pierścień Philodili. Czy pierścień odnawiania, czyli stopniowo przywraca punkty życia, ale jest bardzo kruchy, więc chcę go używać dopiero wtedy, kiedy będę tego naprawdę potrzebował. Póki co daję sobie radę bez niego. No i też, jak możecie zauważyć, pochodni troszeczkę więcej nazbierałem. Już nawet udało mi się parę
tych stacjonarnych pochodni odpalić, więc jest troszeczkę więcej światła w tej lokacji, no ale staram się też oszczędzać, kiedy będę naprawdę, ale to naprawdę potrzebował, bo póki co już po omacku tutaj mógłbym się poruszać, bezbłędnie mi się wydaje nawet. Co prawda zginąłbym pewnie parę razy, no bo przeciwnicy tak samo trudni jak byli, tak samo są. Ale już dostać się w pewne miejsca umiem zdecydowanie szybciej, nawet szczerze, jakby mi zawiązali oczy, to może, ale to może bym się jakoś dostał po ścianach przypadkiem. Ale dobra, pójdźmy tędy teraz, już nie czekając aż kusze wystrzelą swoje bełty. Teraz tak, z której strony oni pójdą? Z tej. Okej. Okay. Ej, dobra, to może pokazać moc. W sumie. No dobra, nie? Zły pomysł, zły moment. Dobra. Now. Widzicie, tutaj delikatnie odrzuca przeciwników i nic ponadto. Więc powróćmy do tarczy. Choć nie wiem, czy uda mi się z tego uciec już teraz z życiem. No, nie. Okej, okay, no to jeszcze raz tutaj przyjdziemy, ale spokojnie, już przyjdę sobie sam. Nie będziecie musieli tego oglądać. No dobra, to jesteśmy, ale z racji tego, że tam jest trzech przeciwników w środku, to może weźmy miecz półtoraręczny. Przy okazji zaprezentuję, jak się nim wymachuje. Dobra, tutaj szybko w lewo. Ucieczka przed pułapką. No, już się rozpędzają, więc może rozpędzę się pierwszy. No widzicie, jednym porządnym ciosem potrafi nawet te większe goście trupy zabić, ale... Shit, no właśnie, bo żebym jeszcze nie podniosłem tego, co po mnie zostało, przypominam. No, dobra, już jest po nim. Albo nie? Żebym tego nie skopał, żebym tego nie skopał. Oj, nie! Ale fuks, dobra. Jeszcze unik zrobił, nie wierzę! Ale, widzicie, nawet zwykły przeciwnik, którego ja już tak, no w sumie można powiedzieć, że lekceważę, potrafi jeszcze naprzeć krwi. Ale dobra. O, spokój. Łyknijmy sobie. Kurde, niepotrzebne emocje. Moja pikawa tego nie wytrzyma. Mój osobisty kardiolog na pewno nie jest zadowolony. Nie, oczywiście nie mam osobistego kardiologa. W ogóle nigdy nie byłem na badaniu serca, ej. A w moim wieku już nie powinno się przypadkiem wybrać, chociaż raz. Ale dobra, pokażę tutaj, co jest niżej. Trzeba zejść drabinką, tam czeka dwóch jegomościów, bardzo upierdliwych. Byli ukryci za zamkniętymi drzwiami, ale starczyło zapukać i otwierali sami od wewnątrz. Osły. A no co, no mogę mu zjechać na głowę co najwyżej teraz. No dobra. Haha, idzie! Dobra, nie, super. Myślałem, że to jest zupełnie niewykonalne. Że po prostu teksturka się wtopi w teksturkę i dziękuję bardzo. Piksel w piksela. No, te drzwi, których nie było, ale to tylko dlatego, że tutaj, w tą ścianę, trzeba było włożyć sześcian, który można było kupić u babki tam wyżej za 4000. Ale mi się udało taki znaleźć gdzieś po drodze. Już dokładnie, sorry, ale nie pamiętam gdzie. Kurde, jeszcze dwóch. Dobra, to raz machnąć, dwa machnąć, trzy machnąć, cztery machnąć, po wszystkim. Miecz półtora ręczny. No, tak się ładnie przedstawił i zaprezentował. Rękawice pustego żołnierza. No jak widzicie, też uzbrojenie moje, czy moja zbroja nie zmieniła się zbytnio. Ale doszły bardzo ciężkie nogawice. Czyli buty, nie wiem, z jakimiś nagolennikami czy czymś. W każdym razie zabrane od tych wielkich żółwi z maczugami. O których żółwiach mówię? Bo jeszcze w sumie takich nie nazywałem. Możecie nie wiedzieć, o kogo chodzi. Pokażę. Tutaj jest akurat za rogiem. No od tych wielkich patafianów. No właśnie od nich. Ale z którymi tak naprawdę jeszcze nie walczę tak ciężko. Już nie mam w zwyczaju uciekać od nich. Zmieńmy broń. O, po pierwsze, żeby ci z góry rzucili bombą koło niego, to wtedy zabiera mu jakieś 300 ponad. Ale spokojnie, teraz wykończę go sam. Bez żadnego przyjętego ciosu. No już powinno się udać. Zwłaszcza, że ma tak mało życia. Dobra, spokojnie. No i może raz go tak dziabnę i drugi. O, dobra, miał być bez przyjętego ciosu. Trudno. No nie zawsze jest wszystko tak, jak sobie zakładamy. No już zwłaszcza nie w Dark Souls 2. No ale okej, tutaj były jeszcze jedne drzwi, które właśnie też otwierał ten klucz od wielkiego olbrzyma. I one prowadzą gdzieś zupełnie dalej. Gdzieś, gdzie jest boss. Boss bardzo upierdliwy, znaczy nie chciałem walczyć z nim. Nie nagrywając, więc zobaczyłem tylko kascenkę, oczywiście nagrałem i wam w odpowiednim momencie ją pokażę. Ale samą walkę, no może w tym odcinku, spróbuję go podjąć. Bo poprzednio złoił mnie strasznie, chyba ani jednego ciosu mu nie zadałem, bo on tak lubi lewitować troszeczkę w powietrzu. Oh shit, może być po mnie, no właśnie. A 2200 dusz prawie to już jest połowa kolejnego poziomu. Tak, już teraz mam poziomy za 4000. No troszeczkę ulepszyłem sobie postać. No między innymi też dlatego większość, znaczy nie większość, ale te lokacje bliżej znalezionych ognisk już świecą pustkami, bo tyle razy wykrajałem tamtych przeciwników.
I to jest właśnie zmiana między Dark Souls 2 a Dark Souls 1, że ci przeciwnicy po jakimś czasie znikają, czyli no nie ma bezkarnego farmowania dusz. No nie można sobie w nieskończoność ulepszać w tej samej lokacji postaci, żeby później do bossa, z którym nie możemy się mierzyć, podejść jako totalny koks z levelem o 20 wyższym niż próbowaliśmy domyślnie za pierwszym razem. No niestety tego już nie ma. A to lubiłem robić, znaczy lubiłem, musiałem, żeby dać sobie później radę. No ale okej, nie znikają tak od razu. Ale dobrze, pokazać wam tam, ale dobrze, wiecie co, jeszcze jest w sumie jedno miejsce, gdzie do którego wejście otworzył klucz od Olbrzyma, więc jeszcze pokażę, zanim pójdziemy do bossa. Spokojnie, tutaj na dole to nie jest daleko. No, tam zjazd do Olbrzyma, oj, nie, tam już się nie wybieramy. Tam nic więcej nie ma, to jest najlepsze. Pokonałem bossa, obejrzałem lokację, nic. Zamknięte drzwi, których nawet nie otwiera klucz, które od niego dostaliśmy. No właśnie, to były drzwi, które się od nim otwierało. To jest skrzyneczka, też pewnie jakiś fajny, przydatny przedmiot, ale wybaczcie, nie zapamiętałem co dokładnie. I tutaj zagadka, której ja jeszcze nie rozwiązałem. Pokaż symbol króla. No, próbowałem gesty. Wszystkie. Żaden nie zadziałał. Czytałem wiadomości. Pomóż mi. No, właśnie takiej pomocy ja potrzebuję. Pierścień. Okej, to jest bardzo trafna podpowiedź, jeżeli chodzi rzeczywiście o pierścień. Pomóż mi, to znaczy podpowiedz. No dokładnie. Też ocenimy tą wiadomość pozytywnie. A może tutaj? Niemożliwe, jak niemożliwe? Okej, ale skoro chodzi o jakiś pierścień. Symbol króla. No, pierścień Frodi? Nie, na pewno. Życia też nie. Odnawiania też nie. Spętania. Bardzo ważny pierścień, bo ogranicza redukcję punktów życia podczas bycia pustym. Ale jeszcze w dalszym ciągu, no jak widzicie, jestem tym pustym. Więc obniża mi tylko pasek zdrowia o 1/4. Mimo tego, że powinien o połowę. Ale okej, może to. Błękitna pieczęć. No nie, no apostołowie to nie królowie. Kurde. No właśnie. Niestety drzwi dalej pozostają zamknięte. Zmieńmy z powrotem. A, i spójrzcie od razu na moje zdrowie. W połowie. A teraz po ubraniu pierścienia, zwanego spętanym. Pach! O połowę więcej. No, tylko żebym teraz będę musiał uzupełnić sobie Estusem albo Kamieniem Życia. A, no tak to jest. Jak się chce coś pokazać i się dokładnie, racjonalnie nie przemyśli swojego ruchu. Ale dobra, przy okazji też kolejne drzwi. Zanim boss. No, tutaj zapaliłem pochodnie, oczywiście, żeby było troszeczkę jaśniej. Tutaj na dole też pozapalałem. Bo to jest kilku przeciwników, tych właśnie ciężkich. Ale dobra, zacznijmy od tego. Ten będzie później upierdliwy. Ach, a widzicie, tym ciężkim, półtoraręcznym mieczem ciężko walnąć pojedynczego przeciwnika nawet. Zwłaszcza jak leży. Ale dobra, zmieńmy na ten, bo on nie dość, że zadaje delikatnie większy damage, to jeszcze działa na większym obszarze. No ale też dużo wolniej się nim walczy. Dużo wolniej. Więc jednak ten... Kurde! Ja już się turlałem, uwierzcie. Serio. Dobra, ale Estusa zdążę łyknąć, nie? Pięknie. Raz machniesz, czy trzy razy? Bo ma albo macha w poziomie raz, albo razy trzy. Shit. Dobra, tylko raz. To po skorupie go! No i właśnie od nich zarobiłem te nogawice. Bardzo ciężkie, ale też dużo do obrony dają, więc... Mimo tego, że je mam na sobie, moja postać potrafi się turlać, więc czemu by nie? No okej, może udźwignijmy go w dwie ręce, tak jak ten gościu. Ej, kurczę, w dwóch rękach trzymam, skaczę i on jeszcze przeżył? Był koksem. A nie aż taki. No bo jeszcze jeden z pancerzem tutaj powinien się kręcić. Tak jest. Chodź, zapraszam, zapraszam. Pionowe uderzenie, pionowe. Dobrze, tu pozwól, że się przytulam. O, no właśnie. Odrzuca też nas sporą odległość, więc jak jesteśmy w pobliżu jakiejś przepaści, no to... No wtedy zazwyczaj giniemy. Okej, zmienimy na... miecz od błędnego rycerza. Już tutaj lepiej chyba będzie spróbował. Bo pierwsze cięcie ma bardzo szybkie i to jest właśnie... To ma krytyczne znaczenie. Jeżeli troszeczkę delikatnie się spóźnię z kontrą, to wtedy jeszcze mam szansę jakoś z tego wyjść. Proszę bardzo, przed teraz. Bam! I mogę się odturlać. A normalnie tą maczugę bym zgarnął na pierś prosto. Dobra, już dobijmy go, bo oni nie mają w zwyczaju blokować. Okej, łyknijmy jeszcze raz Estusa. Zaraz się uzupełni, bo tu jest właśnie trzecie ognisko znalezione w tej krainie, tak ją nazwijmy. W Knieju Upadłych Olbrzymów. Raz, dwa, trzy. No, wystarczyło. No, tylko nie wiem, czy się dostanę w sumie do tego ogniska, bo to jeszcze paru tych uzbrojonych ciężkich jest. I tutaj w środku również. No, widzicie, dużo plam krwi. Łucznicy, upierdliwi jak cholera.
Ale dobra, z jednym ciężkim chyba damy sobie radę, chyba że będzie miał pomocnika w postaci gościa z toporkiem. Dobra, który pierwszy? Chyba ten będzie nabiegał. Ale musi kiedyś walnąć na ziemię, no właśnie. Dobra, raz, dwa i mam go z głowy. Tu się jakimś cudem udało uniknąć tego ciosu. O, o. Raz, na szczęście tylko raz. No to już weź musiało wejść. Kurde, dobra, teraz będzie mi ciężko uciec. Naprawdę ciężko. A! No, fuks. No ale dobrze, że przynajmniej fuks się dzisiaj trzyma. Mógłbym ratować się ucieczką na górę, ale wiecie co, w sumie to jest kiepski pomysł, bo raz, że łucznik, a dwa, że to jest dwóch tych gości. Okej, okay, dobra, ucieknijmy na dół, ale cholera jasna, no nie udało się. Ale tam na dole jest też kolejny, no widać jego nóżki teraz, ale kolejny opancerzony żółw, więc tam też rzadko szukam ucieczki w bezpiecznym miejscu, bo tam nie ma bezpiecznego miejsca po prostu. On tam lubi jeszcze przyczaić się z tą maczugą i od razu wymierzyć cios w momencie, kiedy się stopami dotknie podłoża. No a zeskoczyć nie można, kiedy są drabinki. To jest kurczę minus, bo w Dark Souls można było się, że tak powiem, sturlać z drabiny. Spaść po prostu na dół, jeżeli drabina była krótka, no to czasami było racjonalne wyjście. Zwłaszcza w trakcie uciekania przed przeciwnikami, a teraz muszę po prostu podejść do tej drabinki, złapać za szczebelki, odwrócić się i zacząć schodzić na dół powolutko, albo zjechać. No fajnie przynajmniej, że to można robić. No ale okej, żeby nie być tam znowu, to wam pokażę, gdzie jest to ognisko. Więc gnieja upadłych olbrzymów i żołnierskie schronisko. No i właśnie tutaj teraz sobie troszeczkę pluję w brodę, bo na samym początku wybrałem pierścień życia, który tak właściwie już raz udało mi się znaleźć powtórnie, więc mam już dwa w swojej kolekcji, a podobno bardzo by się przydało nasienie olbrzymów bodajże, tak to się nazywa? Coś? Nie nasienie w sensie, nie, nasiono. Oj, takie delikatne przejęzyczenia, a jak zmienia sens zdania. Okej, okay, ale dobra, to jest dla was zupełnie nowa lokacja, więc spokojnie. Ale nie jesteśmy tak daleko w sumie od miejsca, gdzie przed chwilą padłem martwy. Moment, co tutaj? Plama krwi? A, kogoś zapędzili do narożnika. No widzicie, tam jest ten gość z toporem, tu jest wejście na górę, które tak naprawdę w sumie na wiele się nie zdaje. No chodź. No, ej, troszeczkę za blisko byłeś. Dobra, już dwóch, no to już się robi niefajnie, ale takie jedno cięcie na pewno jeszcze będę w stanie wymierzyć. No i może jeszcze jedno i z powrotem. Nie, dlatego mi się podoba ten miecz i cały czas go trzymam, mimo tego, że miecz półtora ręczny zadaje większy damage, większe obrażenia. Ale dobra, w sumie teraz większa grupa. No to może spróbować skorzystać z dobrodziejstw tego większego miecza. Shit! I rozwalił skrzynkę. Ale nie wiem, w tej skrzynce coś tam było wcześniej, ale już podniosłem. Dobra, przeskoczmy nad tym. Najpierw lepiej wezmę... Dobra, najpierw tego w sumie mogę wykroić. No, żeby mnie teraz nie chapnął przypadkiem tym poziomym cięciem, będzie po mnie. Na kurczę, na fuksie, ale tamten dobije? No, na szczęście nie tak szybko, ale dobra, muszę tak koło niego przebiec! No! Niepotrzebne nerwy. Wystarczyło Estusa łyknąć zawczasu. Zmienić broń na tą bardziej indywidualną i teraz turlać się na boki i dobijać. Do oporu. 250 dusz. No już nie jest tak ciężko, ale trzeba być ostrożnym. Zresztą jak z każdym przeciwnikiem w Dark Souls. Dobra, zginąłem na górze, nie? Kurde, tamten coś zostawił, ale nie, nie będę tutaj się tam poruszał niepotrzebnie w tamtym kierunku. Jak tu są rzeczy ważniejsze, bo on pewnie zostawił po prostu zbroję pustą po sobie. I tyle w temacie. Raz, dwa i trzecie. Kurde, już trafił, a przecież się turlałem, widzieliście, nie? Dobra. Nara! Kurde. Nie, za każdym razem jest coraz bliżej. Coraz bliżej oni są sięgnięcia mnie tą swoją maczugą. Dobra, tu będzie ten? Jest, okej. Okay. Ale stoi tyłem. Raz, dwa... A kurde, zapomniałem, że oni lubią się położyć po prostu. Dobra, zdążę uciec? Zapewne. Ale ważniejsze, czy zdążę się napić. Okej. Okay. No. Tak, to nie rób. No, jeżeli wykonują pionowe uderzenia, to wtedy naprawdę wystarczy tylko przeturlać się na jeden z boków, już jest spokój. No, tutaj starczy powymachiwać. Już parę duszyczek więcej. Na koncie. Ej, moment, stop, ja nie miałem przypadkiem więcej? Ostatnio mówiłem, że prawie 2000, teraz pozabijałem paru i 1800? What the hell? Co jest, zginąłem gdzieś dwa razy? Kurde. Ale nie, w każdym razie tutaj naprawdę nic nie ma. To nie ma żadnego przejścia dalej, po prostu to jest odnoga jakaś tej lokacji. Okej, okay, może tu się uda? No.
niepotrzebne ryzyko. Ale bomba zapalająca. Nie, no nie była tego warta. Oj nie. Ale dobra, tu jest pomieszczenie, gdzie wydaje mi się właśnie przydałoby się to nasiono, o którym wspominałem. Bo póki co olbrzym spoczywa w pokoju. A może bym miał nasiono, to coś by się zmieniło. No nie wiem, no w końcu to jest drzewo, no kurde. Tamten boss, z którym walczyłem w poprzednim odcinku, wyglądał bardzo, bardzo podobnie do niego. No tylko był większy i się ruszał. No ale dobra, no miałem pokazać wam jeszcze... pierwszy raz próbowałem tak zrobić, po raz pierwszy się udało. Ups. Ten nieproszony gość za drzwiami. W sumie może mi tutaj troszeczkę problemów przysporzyć, więc zabijmy go szybko. I kurczę, troszeczkę żałuję, że nie można backstabów robić na tych wielkoludach. Byłoby fajnie. Ale nie mógłbym na pewno liczyć na to, że od razu takim backstabem go zabiję. No dobra, taki cios ja jestem w stanie wytrzymać, spoko. Da jakiś pionowy, kurde, bo wtedy mogę zrobić unik. Dawaj, w pionie coś. No kurde, poziomista pieprzony, no. No i tam dalej to samo, nie? O kurde, dwóch. Shit. Turlu, turlu, tulaj się do wyjścia od razu. No, fuksik. Dobra, łucznika nie ma, mogę się schować tu, w połowie drabinki. No na szczęście, kolejna nowość, można pić będąc na drabinie. Jak świetnie! Ale dobra, spokojnie, z tymi tak czy tak się muszę policzyć. Ej, a w sumie to był dobry moment na przetestowanie mocy. Czyli zrzucenie go w przepaść. Z czym walczy? Światło ci przeszkadza? Serio? A kurde! Musiał, nie? Musiał uznać, że to jest dobry moment na siestę. Na odpoczynek. Dobra, nie mam Estusa, więc jak mi raz mnie dziabnie porządnie tą maczugą, to będzie po mnie, więc raz, dwa, trzy, cztery! Kurde, no w jego weszło moje, nie! Dobra. Ale z tego drugiego ogniska będzie tutaj szybciej się dostać, więc spokojnie zrobimy to. No, z tego ogniska będzie zdecydowanie bliżej. Starczy zjechać tutaj na dół. No, ale zjechać, bo bym spadł, to raczej bym nie przeżył. W tej wysokości, niestety. Wystarczy pójść tu. Teraz odbić w prawo. No zresztą inaczej, no widzieliście już tą trasę w tym odcinku, więc nie będę wam musiał mówić, tak właściwie gdzie idziemy. Dobra, zacznijmy od tego. Znowu. Raz, dwa, trzy. Niepotrzebnie w sumie. Aż tyle. Wiecie co, najpierw, nie, dla bezpieczeństwa postaram się pozabijać tych. Raz, dwa i trzy. Okej. Nie doleciałem, no kurde. Na szczęście ten drugi się cofa, nie wiem dlaczego. No tylko raz. Kontra moje dwa. No kurczę, no widzieliście, odturlałem się już. Mimo wszystko mnie dziabnął. Ej, nie chciałbym stracić tamtych 2000. Byłoby niefajnie. To może zapraszam tu, chodź. Chodź, 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 chodź. No kurczę, w próg trafiłem, nie? Chodź. O kurde, nie wiedziałem, że się zmieści. Ej, a to w sumie to mogę dziabnąć. Jeszcze raz. Nie! O, i to był unik na wagę mojego życia. Nie, naprawdę. Te mocarne uderzenia pionowe zabierają więcej. No. Fuck. Ej, nie, naprawdę, skąd te nerwy niepotrzebne? Raz go tylko starczy dziabnąć. Dobra. Kolejne 250 do kolekcji. Nie, dobra. Na pewno na zmniejszenie nerwów wpłynie pełne zdrowie. Raz, dwa. No, ten cios mi się podoba, który jest pociągnięciem kombinacji po mocniejszym ciosie mieczem półtora ręcznym, trzymanym w jednej ręce. Czyli wielkie dobicie i piruet. Pach! Nie, naprawdę fajnie. I kozacko się prezentuje w walce z przeciwnikami. Ale może nie konkretnie z tym. To jest szybkość. Zdecydowanie jest ważniejsza. Coś, czego on nie ma. Ale widzieliście? Próbował wyprowadzić cios i zrezygnował w połowie. Ej, tego jeszcze nie widziałem. Ale już naprawdę długo gram. No daj, ale atakuj, atakuj. Raz, dwa. Unik! Raz. Unik! No i teraz w sumie może już półtora ręcznym. Jakieś mocniejsze uderzenie będzie po nim. Ale dobra, chciałem zobaczyć, czy on jest w stanie rozwalić kolumnę. Tak w intrze jest to widoczne i też w trailerach, które były pokazywane wcześniej, więc chciałem go sprowokować. No! Idzie! Tak jest! Trailer nie kłamał. A, dobrze. To się docenia. To się ceni. Ej, no kurde! Odturlałem się przecież. Ej, to właśnie czemu jeszcze nie podniosłem tego? Teraz mogę przecież zginąć.
No, chill. To teraz mogę się z nim pobawić, choć. Dobra, albo lepiej nie, bo to był zły pomysł. A tam bujaj się! Shit! Nie wierzę, nie. O, taki byłem odważny przez sekundkę. Ale dosłownie przez sekundkę i od razu gra mnie skarciła i odstawiła na właściwy tor. Czyli ostrożnego, powolnego grania. Ach, dobra, spokojnie. Jesteśmy teraz już przy właściwym ognisku. Dolecimy szybko po to. Pokażę jeszcze bossa, ale rozprawimy się już z nim w następnym odcinku. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo kurde, naprawdę jest ciężki. Naprawdę ciężki. Ale spokojnie, jeszcze go zobaczycie. No i krótki miecz poszedł w odstawkę. Już jest dalej, już jest na stałe w pudełku z rzeczami. No ale w sumie nie dziwota już, no w porównaniu z mieczem półtoręcznym. No nie może się z nim równać po prostu, no. Zasięg krótszy, damage mniejszy, ogólnie wszystko gorsze. Okej, teraz zginąłem już troszeczkę bliżej, więc mam nadzieję tylko, że nie skopię. Dobra, więc pierwszy do wycięcia będzie oczywiście pan Śpioch. Ta, o nim mówię, dokładnie o nim. Ale dobra, spróbuję go trafić tym większym. Dupa, dobra, jeszcze raz. No! I piruetem wykończyć. No i co będzie miał? Część pustego ekwipunku dokładnie. Hełm pustego żołnierza. Bez szału, naprawdę. Dobra, atakuj. Ok, atakujesz, przynajmniej wiem, co masz zamiar zrobić. Dobra, jeden atak mój. Jeden mój. Kolejny. No i teraz dwa ci już dobiją, nie? Dobra. Nie, naprawdę, jeżeli już się ma. Jeżeli się rozgryzie mechanizm działania przeciwników, no to już wtedy jest naprawdę łatwiej. Ale to już chyba powtarzam w kółko. Ale to jest chyba istota dobrej gry w Dark Souls po prostu. Trzeba grać często, mieć wprawę. No i czasami olewać przeciwników. Zwłaszcza na tych, na których się ginie często. O, mi już się parę razy zdarzyło. Dobra, pokażę tego bossa jeszcze, więc. Ale spokojnie, przyspieszymy. Do ostatniego miejsca znanego. Dobra, czyli tak jak pokazywałem na początku odcinka, tutaj trzeba iść po prostu koło tego wielkiego spaślaka i drzwi, proszę bardzo. No i tutaj może być problem. Może być problem, bo tutaj jest paru przeciwników jeszcze. Więc nie wiem, czy go kurczę uda mi się pokazać. Nie, uda się na pewno, bo tutaj nie są jacyś turbociężcy. Parę ciosów i spokój. Dobra, dwie butelki Estusa. No nie jestem w stanie w dalszym ciągu podjąć równej walki z tamtym kolesiem. O nie. A czemu mówię, że nie? No zaraz zobaczycie. Dobra, tutaj był też przedmiot na dole, tutaj sobie leżał. Tam nie można przeskoczyć, nawet próbowałem, mogę pokazać, proszę bardzo. Hop, nic z tego, niewidzialna ściana. Ale kurczę, 3440. No, aby co będą musieli tutaj cofnąć, bo już tyle to naprawdę jest niedaleko bardzo od level upu. Więc jak teraz zginę, to i tak w następnym odcinku już będziecie wiedzieli, co będziemy robić. Ale okej, no to dobra, to w tym miejscu pokażę. Oj, spójrz na mnie. Czemu nie chciałeś spojrzeć, co? No ja wiem, że jesteś jeszcze brzydszy nawet od Superlamy w GTA Online, ale bez przesady, ej no. To teraz wam pokażę cutscenkę, jaka była przed tym bossem, bo oczywiście teraz wchodząc już jej nie będzie. Więc proszę bardzo, 3, 2 i 1. No i wchodzimy. A moment, bo to właściwie... Ej, tutaj jeszcze nie byłem. Ej, kolejny przedmiot. Duszenie z jednego żołnierza plus klejnot życia. Ej, to będzie mega przydatne. Co? Jest o ich 8 aż. Plus dwie butelki Estusa. Ej, widać gościa... Widać? Czekajcie. Nie, nie widać. Okej. Okay. A miecz półtoręczny, czy... Nie, jednak szybkość bym wolał w walce z nim. Ale jak on tutaj się nazywa? Prześladowca, no właśnie. Hardkorowy koleś. Okej, okay, dobra. To z tym się musisz zbliżyć. No, nie, 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 wcale nie tak szybko. Nie o to mi chodziło, ale dobra, 112 wzięte. No, mocarne cięcie, tarcza na szczęście dała radę. Okej, okay, ale z bossami czasami warto trzymać się blisko nich. Ale akurat chyba nie konkretnie z tym gościem. Dobra. Ucieczka, łyk, niestety.
No ja widzieliście, nie udało się! Ale mnie złoił, kurde. Dobra, ale kochani, ja w tym miejscu kończę ten odcinek i rozprawimy się z tym kolesiem w następnym odcinku. To trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!